Dzisiaj sobie zagramy w taką superową grę Island Cyber. I znajdę tę papugę, nam ktoś tłumaczy. I my teraz dostaniemy od tej papugi właśnie taki pistolet. I tym pistoletem będziemy takie fajne śmieci oczyszczać. Mogę nabrać tą wodę? Tak, po. I to jest taki robot do śmieci, gdzie trzeba będzie w nim, no, te śmieci jakby recyklingować. To jest właśnie ten robot i tu mamy właśnie oczyszczać wszystko. Takie słowy. Te śmieci musimy do niego wrzucać, zobaczmy sobie. I to daje nam pieniądze, ale na razie te pieniądze nam nie są w ogóle potrzebne. Na razie te śmieci posprzątamy, ale ta papuga mi ciągle gada. Papugo, nie utrudniaj mi gry. Papugo mi normalnie, która ma mi pomagać, mi utrudnia grę. No, kiedy ja steruję, to ona musi mi truć, ta papuga. To teraz koleje. I mamy krabika! Krabik się pojawi. Mam kraba, traba mamy. Mamy krabiczka. I co my tutaj mamy? A, kakao. Proszę bardzo, kraba mamy. I możecie zobaczyć, jakie ono owoce je. Tutaj musimy sobie te śmieci posprzątać. I teraz sobie to piękne drewo oczyszczamy. Będzie piękne, kiedy oczyścimy. Juhu, polecam krabik. Krabiki się tu ciągle pojawiają nam. Normalnie. Teraz kolejne drewo i kolejny krabik. Jakby każde zwierzę ma swój roślinny odpowiednik. Tak mogę na to nazwać. Ale pierwszy krabik nam zjadł i proszę bardzo, wyciągamy mu pieniążki. I tutaj sobie to odzyskamy. Z tego nic niestety nie będzie, no bo właśnie z tych kwiatów w tej grze nic nie ma. I pójdę wam po coś pokazać. Patrzcie, poproszę. Tutaj jest takie jajko. I ta papuga by nie pomyślała, że ja tak wcześnie zdobędę. Ale ja w tą grę grałem i ją znam na pamięć, no bo ją przechodziłem 4 albo 5 razy. No to ja tą grę znam na pamięć normalnie. I tutaj będą te krabiki dalej. I ciągle tutaj te krabiki. Kto mi tutaj kupsko? Jest mi tutaj kupsko. Waj. Normalnie. Jeszcze jakieś? Tutaj jeszcze. O, kamyki. Co? Takie osiągnięcie dostałam na tylko patrzenie, to już dalej? Nigdy bym się tego nie spodziewał. No bo ja nigdy tego osiągnięcia nie dostałem. Nie wiem, ale może być jakiś katalog tych osiągnięć. Ale czekajcie. Czy to jest katalog niby tych osiągnięć? Tak, ja mam katalog tych osiągnięć! Nie wiem, że ale o tym nie wiedziałem niby! Co? Ja mam katalog tych osiągnięć! What? Nigdy bym się tego nie domyślił. Ja widziałam na YouTubie w zdjęciach. Jest katalog osiągnięć! Ale ja myślałam, że ktoś to sobie sam zrobił. Ale jednak ten katalog istnieje. A mi się wydawało, że to jest jakaś ściema. Musimy tutaj wszystkie krabiki nakarmić. I mamy jedzono dla krabika. Jedzono musimy zebrać im. Żeby to jedzono nie znikło, to ja im to jedzono dam. Jedzono, nie znikaj. O, mamy jednego krabika, którego jedzono nakarmiliśmy. Jedzono krabiku. Krabik, masz jeść. Jeść? Ty też jeść? Nie, jedzenie mi zniknęło. A tutaj jest kolejne. Ważne, że tam to zniknęło. Chociaż jedzenie mogę sobie znaleźć kolejne. Ale takiego superowego krabika nie. To ten mi ukradł. Ale to nieważne. Jest. Tak. Poza tym jak ja w tą grę zbrałam z babcią, to babcia powiedziała, że nie może patrzeć, jak to wszystko jest złudzone. I pierwsza plaka przeszliśmy ją. Ja wolę nie robić tych podpadów, bo wiem, że były osobom, to się nie będzie podobać. Ale dobra. Proszę bardzo.
zrobią, te dołki wykopią. No właśnie, to są dołko wykrawia, ale nie tak mówię. I tutaj one takie dołki zrobią dla mnie, żeby mogły mieć przejście. Tak robicie, kiedy na kreście to pomagacie, super są te krawy. Tylko teraz tutaj mi pokój. I mam to. I mam do zbierania pieniędzy. Kot. Niech ustawiam sobie kot. Jeszcze teraz kolejny pieniądz. Proszę bardzo, mamy pieniądz. O, kolejne osiągnięcie mamy. Super. Tam jest taki robot. Może przelecieć do nas. A nawet tej opcji nie mamy wybudowanej. I proszę bardzo, tutaj są, bo są. Nie wiem, jaki ta sens miała gra mieć. Ta gra pewnie miała być dla dzieci, żeby czegoś uczyć. Pewnie ta gra ma uczyć czyszczenia. I właśnie, dobra, tego uczy, bo są super zwierzęta. Wszystko jest super. Tak muszę o tej grze powiedzieć. No bo kiedy pewnie w ogóle, niech twórca by za to zapłaci, że ja tą grę reklamuję. Bo tak to już mogę nie reklamować tych gier. Kiedy będę popularny i mi twórca nie zapłaci, no to ja się na twórcy tej gry denerwuję. Ale ja na razie nie jestem za bardzo popularny. I kiedy chcecie mieć pełno, no kiedy, to możecie mi jakąś grę w komentarzach fajną napisać i ja mogę przetestować. Ale to nie może być tylko tak. Na przykład jak Happy Day. No bo Happy Day to jest taka straszna gra. Ale o, mamy ślimaczki. Ślimaczki! Tutaj macie jedzenie, a nie tam. Tam też macie jedzenie. Macie tu, macie, jedźcie, wcinajcie sobie. Wcinacie jak mięte z mamy ogrodu. Nie, to z babci ogród, ale mama tam sobie mięta. Nieważne. Wcinajcie sobie jak mięte mamy. To jest mięta mamy, a to są ślimaki, które tą miętę wcinają. Przyznajcie, że są bardzo słodkie. Napiszcie w komentarzach, że ślimak... Ale no, napiszcie w komentarzach. W pierwszym odcinku zajmę sobie, że te ślimaczki były bardzo słodkie i ja wam przeczytam serduszko. Tak, przeczytam wam serduszko. Dla słodziutkie ślimaki. Nie wiem czemu ja, bo słodkie ślimaki przypidam komuś serduszko. Ale dobra. Dobra, otwieramy. Idziemy dalej. No ja chcę tam przejść! Otwiera się! Bramo. Brama. Tam się te czarne pojawiły i nam rzuciły kamienie, żebyśmy się nie mogły wrócić. Co są dranie? Jak tata na nie mówił, łobuzia. Otóż to ma. No ten robot dalej mi gada i dźwięki i dźwięki. Nie, zabieram mi pieniążka. Zabrał mi pieniążka robot, normalnie. No, to mrowisko jest brudne. Myślę, że coś z tego będzie. Oczywiście tam był grówkojad! I pojawił się grówkojad. Jest grówkojad. Proszę bardzo, oto on. Ja mogę zrobić oddzielny odcinek, jak zbieram jajka. A nie będę tak chodzić po to jajka, tylko na początku pokazałam wam, do czego jest to jajko, kiedy chcecie wiedzieć, czemu na początku pokazałam, ale za kolejnym razem nie będę pokazywała. No to już teraz wiecie, co wam powiedziałam. Na razie tą samą część oczyszczę, bo widać, że ta część ma, no że do tej części to że ona jest przy końcu mapy. Gdzie tu ma mi wybrać? Tutaj, to drzewo krabów. I pamiętam, jak ja kiedyś to grałem i sobie mówiłem po cichu, to było potrzebne.
tej pamięci do drugiego świata. Ale kiedy starczy, to będzie fajnie. Na szczęście teraz już się źli nie. Na szczęście jest tak wcześnie, że się źli nie pojawią. Tam wam zaspoilerować, co tu widziałeś, źli będą. W dalszym odcinku je zobaczycie. To zależy, jak to szybko będę przechodzić. Tu patrzcie, są te głupie śmieci. On tak mało śmieci mieści w sobie i jeszcze się regeneruje tak długo. To jest jedyny minus tej gry, że kiedy wydaje to, że od razu on te wszystkie śmieci jakby... Ja już wiem, on te wszystkie śmieci wyszyło na jedną planetę! No bo leci tak w górę i już ma tyle śmieci. To musi je dawać na jedną planetę. No. Planeta nie ma będzie oczyszczona, ale jakieś UFO ludzkie będą musieli zaludnić Ziemię. Taki będzie koniec. Dla osób, to brało przykład z tej gry. O, tutaj coś może być. Nie, tutaj nic nie ma. Nie ma nic. Oczyszczymy te bambusy, co to jest? O, pandurka. To jest czerwona panda. Myślicie, że skąd wiem? Bo przeczytałem. Proste. Nie wiecie za jeden cenier, ale to będzie tak to bez komentarza. Nie, to będzie tak to z komentarzem. To napiszcie, co chcecie w jakimś moim shortie. Też sobie znajdę wszystkie. No nie, ja tych wkładów nie lubię, bo one same muszą się nakornić. A ja nie mogę ich nakarmić. Niby jest tutaj jest kolejny krak. Ja mam te wszystkie pieniądze zabrać. I mamy 10 pieniędzy z prawa. I proszę bardzo. Kiedy tamten trafik będzie nakarmiony całkowicie. Szybko. Niech ty jedzenie jednika krabie. Krabie? Co ty robisz? Gdzie jesteś ty szary? Tam jest szary krab. Szybko. Masz jedzenie? Jedz sobie. Wcinaj. Jeszcze jednego mrówkojada mamy. Proszę bardzo. Mrówkojad. Kto chce spotkać mrówkojada w realnym życiu? Nie zostawił latki w górę. Wielki mgłek ulat mrówkojada. Po prostu powiedziałem mrówkojada. Bo akurat był. Abyście chcieli na przykład, kazujcie swojego psa, on ci daje 20 zł. I stańcie na kolejną karmę. To znaczy, żeby wtedy by był viral. I na karmę by nie trzeba byłoby zarabiać, albo by na karmę trzeba by było zarabiać. Nie mamy, nie pamiętam, że to jest. Tu nie ma się blisko wody. Proszę bardzo, mam te trzecie pniątki. I... Już mam 13 chyba.
20 baterii. 12 baterii. Co to będzie? Bierę te pieniądze. Te pandury. Oj, ja już się nakarmiła. Pandura. Czerwona pandy. Super ogonerka. Gierołka. Białka. Superowa białka. O, mam tyle pieniędzy, że a ten mój pewnie będzie kosztować 100 euro, jak w ogóle pamiętam. Uwaga, kosztuje 100. Kupujemy! Otwórz się te przejście! I teraz będzie skinka Piki. Proszę bardzo, teraz będzie skinka Piki. Skinka Piki. Piki teraz będzie. Piki odblokujemy normalnie. Chcecie zobaczyć świnę Piggy? Teraz odblokujemy świnę Piggy. Chcecie zobaczyć świnkę Piggy? Nie! Nie jest mojego drzewa! To jest smoło! Kolejne śmieszory. Będziemy się śmieszory żebrać. I teraz poniszczyć tą smołę. Ja chcę mieć skrót! Bardzo, mamy kolejne pieniądze. Na razie apka świnka Piggy jest nam niepotrzebna. Czemu ja nie mogę drugiego kupić? Musiałem trudno. Nie mogę drugiego kupić? I poszła prosić. O, dałbyś mnie prosił zgniót. Jajko sobie przy okazji zbiorę. Mi się wydawało, że 50 to będzie tego więcej. Ale cóż, tak mało? Trudno. Bierzemy na tego nosorożca i nosorożca bierzemy i jedziemy na nosorożcu. Nosorożec rozwal to. I idziemy z nosorożcem. Tutaj coś było z nosorożcem. Jest! Jesteś!
A ten był jajko. A maserko nie interesuje. My idziemy tam, my idziemy zgodnie z fabułą gry. O! Jak zapalenie go mówiło buziak. No i wybuch też. No właśnie, no i one, te łobuziaki, one mogą wybuchać na różne przeróżne rzeczy. Nie no, tutaj będzie bliżej. Ja na nic nie mam miejsca, bo tyle tych pieniędzy pozbieram. Pamiętacie mój kot? Mój kot to odwodnianie kręgu. O, proszę bardzo. Kameleon? No jakby inaczej. Chcemy mieć kameleona. Pamiętam, jak ja tych kameleonów nie lubiłem. Co jest na dziewu? Tylko nie powiedz kameleonie, że się nabierzesz na nabierzesz się ile jest butelki. Teraz będzie 100%. I że pani pozaki prezentu. Ej, ma to dużo. Ale to chyba chodzi nie o samą grę, tylko o ten jakbyś. Bo to chodzi o ten czek. Nie o ten czek, tylko o ten ręcz. I od razu niech wystrzeli. I teraz te kwiatuszki, z których powstają kameleuszki. No! I proszę bardzo, proszę bardzo. Weźmy tutaj. Tak, trochę nie mamy, ale... Nie wiem, co to znaczy utulitle, ale było tak napisane. Utulitle, jaki żółw to utulitle. Proszę bardzo. Witamy Cię, utulitle. Ej, on się ubrał, stworzył koło mnie. Tylko nie powiedz, że będzie potrzebowała kolejnej baterii. No tak, będzie potrzebowała kolejnej baterii. I halo, gdzie są kolejne śmieci? Tam, ale
to dziwnie wygląda, że trochę jest zaśmiecione, a trochę nie. Fuu, kubek coś tam. Ja myślałam, że ja tą kupę wrócę do zdrowia. I mam dużo tych pieniążków. I to jest jedzonko dla Rubika, pamiętam? Tak jak ostatnio grałam, że te ryby są dla Rubiczka. Rubik? Dla ciebie? Rubik? Czy ty masz kuszkę Rubika w domu? Bo się nazywasz Rubik? Rubik, Rubik. Ja się troszkę wyrymuję, ale nie tak do końca. Donek, mam kupę robi. Słuchajcie, gdzie są kolejne Rubiki? Tu za jeden, który nic nie jadł. Skinaj sobie. Skinaj. Każdy Rubik nie ukradł, no to... To nie... Teraz ty nic nie ukradł. Teraz to jest Rubik. Proszę bardzo, kamień mi tego Rubika. Proszę bardzo, coś jeszcze Rubika? Coś jeszcze Rubika nakarmić? Kolejny? Tak. Te kamelony dalej tam jedzą i jedzą. Jeszcze jeden! Tutaj masz! Teraz wszyscy są tak nabulwowani, jak się można nazwać. Ty kamelonie, jest to! No ty, jest to! No jest to! Jest! Tutaj mi lata i mi przeszkadza. A kamelon nie chce zjeść. Wybieram trochę do kierunku. I wrzucamy tam. I teraz krawiczki. Bardzo krabiczki. I kolejne krabiczki. Tutaj blisko pierdziarnie. O, kameleon już. Można ja go te pieniądze dam. No to zbieram. No po co ty podchodzisz, kameleonie, kiedy ja wrzucam tam pieniądze? Chcesz dostać pieniądze? Co to te żółwie są? Wiem, że te żółwie mają takie uśmiechy. I proszę bardzo, żółwiki mi idą z wody. Kto woli, mogą mieć kilka kolorów. No przecież wiem, gdzie ten klucz jest papugo. A papuga mi mówi. Gdzie jest klucz? A ja wiem, gdzie jest klucz. Czy ja mogę do tego jajka przeskoczyć? Thank you.
same śmieci. Musimy teraz go oczyścić. I teraz dajmy to. A potem to wszystko pokopujemy. Tak, te kwiatuszki. Jak te kameleony będą powstawać. Czemu tu nie zalita się to błoto jako woda? Kiedy mam zużyć wodę, to najlepiej zużyć całą. Chyba tam mam na pamięć. To tak będzie trzeba robić. Tutaj sobie oczyszczę, bo kiedy nie idę po wodę, to nie będę na to patrzeć. I wreszcie, nawet kiedy był ten film, to ciężko było nie mówić, bo wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię komentować. To ciężko dla mnie było nie mówić. Ale kiedy ktoś woli, jak nie mówię, to mogę już nigdy nie nagrać tych głosów. Będę mieszkał z samymi gram. To teraz jajko. Nie wiem, czy to jaka będzie zbierać za chwilę, czy poza chwilą, ale ja zabierę potem, żeby taki film, że będę nagrać film, brakujący jajka. Jedno zielone, trzy zielone, trzy brązowe. Trzy zielone, trzy brązowe, trzy zielone, trzy brązowe. Jeden, dwa, trzy. Jest, trzy. Tylko nie trzeba odliczyć. Ale na taką minutę. Teraz to? Wszystkie pijałki pobieramy. Jeszcze jest jedno, ciekawe czy wystarczy. Odsiązujemy. Kapibara! 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 Oh.
ale w tej swojej kurce. Jeden hit to już będzie tak robiony chyba. Ej, z jednego drewa może być jeden hit, gdzie ma karpiony? Gdy ja o tym nie wiedziałam. Są kameleony. A wiecie jeszcze ja kameleonów nie lubię. Nie wiecie, ale teraz wam powiem. Ja dlaczego kameleonów nie lubię? Bo ja... Ej! Hipo mnie zaklinował! Się zwolniły. I będziemy mieli dostęp do klucza. Chyba ten gracz, co grę stworzył, to na pewno lubił jeść jajka. Chyba tutaj się zbiera jajka. Nie no, hipo mnie zawsze popycha. Hipopotamy mnie zawsze lubią. Hipopotamy? Normalnie. Czemu te hipopotamy się akurat zanurzyły, kiedy stały na nich? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Hipcie, tym razem się nie zanurzajcie. I hoppa, i idziemy dalej. I widzę kurwy, czekajcie, o tutaj. Yeah.
jest chyba ta latająca żaba, ale nie wiem, czy to jest akurat ta. Ale latająca żaba, która ma taką nazwę, istnieje. I otóż pamiętam. Kolejne na żabki oczyścić, jako jedną kolejną żabkę mamy potrzebę. Najpierw może też z zabawy oczyścimy, żeby sobie szybciej zjadł. Zielone. I proszę bardzo, taką małą kolekcję zrobiliśmy.